Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek z serii Rise of the Tomb Raider. Tak jest, i ruszamy dalej za Jacobem. Wiem, tam miałem pozbierać te wcześniejsze rzeczy, tam gdzie pominąłem, ale nie uruchomiłem gry po zakończeniu poprzedniego odcinka, więc to się zrobi kiedy indziej. Okej, a tutaj mamy przy okazji ognisko. Zobaczmy, czy coś możemy ulepszyć. Znów sama. Jacob poszedł dalej. Coś w nim jest, ale nie jestem pewna co. Co dziwne, ale zarazem pocieszające. Mam wrażenie, że mogę mu powiedzieć wszystko i nic go nie zdenerwuje. Nie sprawia wrażenia osoby, która ocenia innych. Jednocześnie trudno pojąć, co chodzi mu po głowie. Intuicja mówi mi, że jest dobrym człowiekiem. Uratował mi życie. Myślę, że mogę mu zaufać, przynajmniej na razie. Ale nie mogę oprzeć się przeczuciu, że wie więcej niż zdradza. No to sobie ulepszę. Broni nic nie ulepszę, dobra. Jak tam można zacząć tą Baba Jagę, dodatek, ale to zrobimy sobie po zakończeniu już fabuły. Bium na dół z powrotem. W pobliżu jest sojusznik, jest dostępna nowa misja. Nie strzelaj. Jestem z Jacobem. Kazał nam czekać na ciebie, ale te gnojki znalazły nas wcześniej. Okej, czy coś tutaj jeszcze będzie? O, szafę mogę otworzyć. Wcześniej nie miałem wytrycha. Okej. Znowu pełno, ale PD mamy. Teraz zobaczmy, co on ma za misję. Boże, wszystko w porządku? Przeżyję, ale muszę przenieść się w bezpieczniejsze miejsce na wypadek, gdyby najeźdźcy wrócili. Za tym mostem jest jaskinia, legowisko wilków. Nie będą tam szukać, ale sam nie mogę jej zabezpieczyć. Nie w tym stanie. Jeśli zabijesz wilki, będziemy mieli bezpieczne miejsce, aby przegrupować się. Może nawet znajdę coś do twojego pistoletu. Pomożesz nam? Okej, nie ma problemu. To co to oczywiście, będzie? Nie wychylaj się. Niedługo wrócę. Parę wilków. Dziękuję. Jacob tamtą miał stronę. Okidoki, w takim razie tędy wejdę. Nie, nie da się. Dobra. A tutaj wskoczę. Wskoczę jak najbardziej. O, coś tutaj było. A, gniazdo tylko. W ogóle tutaj... Tu się wrócimy jeszcze. Ale najpierw pójdziemy oczyścić tę jaskinię. No w tej jaskini chyba już byłem, ale... Laro mi w tą stronę nie chyba. Nie pozwól jej uciec. Musimy wiedzieć, czemu śledziła oddział Bravo. Oddział Bravo nie napotkał dalszego oporu. Ale znajdźcie miejscową. Musimy ją przesłuchać. Okej, trójca chyba szuka tej kobity, co spotkaliśmy ją tutaj na początku tego kompleksu. Dobra, ja w tej jaskini nie byłem, ale pewnie się na nowo zrespiły wilki, jak otrzymałem to zadanie. Dokładnie. O, ile ich jest. O kurde. Dobra. Udało się. Trochę naspądano. Bez celowania, ale to dlatego, że za blisko podbiegli. Ale skóry się na pewno przydadzą. Prędzej czy później. W ogóle będę musiał zobaczyć, co jest potrzebne do wytwarzania, bo to mogę stroje sobie wytwarzać też w obozowisku. Jakie surowce są potrzebne? No, może to nie są jakieś świetne stroje. Ta kurtka jest
co teraz mam założoną, chyba jest jedna z lepszych właśnie stroi. Ta czerwona też jest fajna, ale ta biała jednak według mnie nieco lepsza. Dobra, chodźmy odnieść te zadanie i zaraz udamy się dalej po te, jak to się zwie, kurde, skrzynkę z monetami, no, zapomniałem. Wyczyściłaś jaskinię? Jaskinia jest czysta. Jeśli pójdziesz tam, będziesz bezpieczny. Dziękuję. Proszę, weź to. Coś do pistoletu, mówił. Cię chronić, ale to nie tobie potrzebna była ochrona. Okej, celownik do pistoletu. Nie wiem, o co kaman, ale dobra. Chodźmy po tą skrzynkę i od razu tutaj... Gdzieś grobowiec był, pamiętam. Tylko gdzie? Chyba tutaj. Dobra, dobra, kurde, bo się już pogubiłem. To jest zejście do krypty, już było oczyszczone, tak? Dobra, mniejsza z tym. Później będę się bawić w szukanie tego. No, hop, Sailora. No, monety się przydadzą, tam jeszcze jest parę rzeczy do kupienia ciekawych. Dobra, ta jaskinia była już zwiedzona. I teraz pytanie. Gdzie jest wejście do tego grobowca? Może wezmę tam, oznaczę punkt, może jakoś się znajdzie. No tam dalej była jaskinia, gdzie przejście było zablokowane. I chyba strzała z linem była potrzebna. Już to mam. Ale tylko nie chcę rozpocząć przez przypadek tego zadania z babą Jagą. Więc pójdziemy troszeczkę naokoło. Poukrywane są te wejścia do grobowców. Gdzie to w ogóle jest? Łojen, jak to głęboko pod ziemią. Coś mi się wydaje, że to może być całkowicie gdzie indziej wejście. No dobra, pójdziemy w takim razie do tej jaskini drugiej. Zrobimy sobie grobowiec, ten jeden chociaż, i ruszymy dalej. Wow, 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 wow. Kurde, myślałem, że to wilki. O kurde. No ja teraz przeładunek akurat. Kurde mol. Ojej. No leczenie, leczenie. Kurde, tyle dostał. No, serio nie przeładowany. Kurde. Znowu to samo. Jejku. Ale problemów sprawia. Dobra. Razem już na dobre się to załatwiło. No, przysporzył troszkę problemów. No, oskuruj go. Może to będzie jakaś rzadka skóra. No, podleczmy się. Kurde, całkiem się tutaj go nie spodziewałem. Bo wcześniej tu byłem i nikt mi tutaj... Nie wyskoczyło nic. No, przeładujmy sobie pistolero. A, nie mam. No boi. No dlatego nie chciałem mi przeładować. No dobra, mogę sobie już. I to. Kurde, straciłem. Zatrywającą szczelę. Mocno uczęszczana. Dobra, odłożymy w takim razie do tego grobowca. W tej pierwszej lokacji też trzeba byłoby się cofnąć i wejść do tej jednej jaskini, gdzie były dwa artefakty. A nie mogłem wejść, bo właśnie potrzebowałem strzały z liną. O, nowy obóz. No, mogę coś ulepszyć?
Ekwipunek, coś tu niby mogę, wyposażenie. Zasobnik na amunicję do pistoletu. O kurde, tutaj jeszcze nie wchodziłem. A tutaj można fajne rzeczy sobie wytwarzać. O proszę. Torba na ramię. Okej. A tutaj nie wchodziłem, a tu jednak można. Też ja myślę, że to tylko takie pierdółki jak amunicję wytwarzać. Tu jednak jakieś zasobniki jeszcze można, dobra. Dobrze wiedzieć. Ja mam tą kurtkę założoną? Myślę, że tą noszę i tą wolę jednak mieć. A, bo to dostałem chyba z tych kart. No właśnie, z kart dostałem. Tam znowu mi przyszły dwa prezenty za jakieś tam osiągnięcia w grze. Co to za kurtała? A, taka zwykła. Na razie nie. No właśnie, tutaj jeszcze jedna skóra niedźwiedzia. Właśnie, ale to i tak nie są jakieś fajne stroje, więc na razie sobie zostanę przy tym. Okidoki, i możemy lecieć dalej. Którędyk. Momencik. To chyba jednak te wejście będzie do tego grobowca. Ja tam gdzieś szukałem po jaskiniach. Coś mi się tak wydaje, że to jednak tu będzie. A dobra, do góry. Ja się zastanawiałem, gdzie dalej. O, sporo wspinaczki tutaj będzie. Bzium. Spadnie czy nie spadnie? Ostrożnie. Tak, ostrożnie, a ja podskoczyłem. Co tam jest? Dobra, tutaj nigdzie i tak nie przyczepię. I chyba muszę iść tutaj. Opcjonalny grobowiec. Dobra, jesteśmy. To ten grobowiec, czy nie ten? To gdzieś tam pokazuje. A tutaj jest wejście do tego grobowca. Dobra, przekonamy się niebawem. Ops. Wow, 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 wow. Nie szalej, Laro. Nie wiem, czy to był taki skrypt, czy ja przez przypadek się tam nie złapałem, czy coś. No i znowu nie. Znowu pomyliłem. To chyba nie tak miało być. A to z drugiej strony chyba. Z drugiej strony będę mógł to przyczepić tutaj. Będę mógł sobie. Wow! Wow, wow, wow! Aha, ale te ciało Larry, jak to spadło, śmieszne. Jak taki worek ziemniaków. Dobra, bo ja tam muszę się wybić. I hop. Dokładnie. Kurczę, no. Nie w tą stronę. Nie do góry, tylko w bok. Ops. O, dawaj, dawaj, Laro. No, chcę to podnieść. No, powinno zaktualizować nam mapę jeszcze. I co to nam dodało? Wow, gdzie my w ogóle jesteśmy? Ja, to jest zupełnie inny grobowiec, zdecydowanie. A, bo tutaj jeszcze były jakieś jaskinie, gdzie mogłem wejść. Tam będzie też trzeba się udać, ale to później. O, tutaj, dobra, widzę.
artefakcik. Ceremonialna szata mszalna kapłanów. Fajnie. Dobra. Jeszcze zrobię sobie przejście. Na powrót. No nic. No dobra, wbijamy do środka. No, coś tu się już świeci, widzę. Oj, monetki. Zabieram wszystkie. Kolejna mapa. Było tu jakieś sanktuarium. Pielgrzymi przychodzili tu O kurde, nie chciałem tego przerwać. Cześć. Chciałem instynkt przetrwania włączyć, jak kliknąłem tak przez przypadek. Gdyby nie to miejsce, to boskie dzieło utkane z wiatru i skał, bylibyśmy straceni. Każdy z nas dobrze zna historię zwiadowcy, który znalazł to miejsce. Jednak większość z nas nie wie, jak bliscy byliśmy śmierci. Błądziliśmy po górach bez pożywienia, bez nadziei. Zaczęliśmy nawet wątpić w samego proroka. Jednak zwiadowca usłyszał dźwięk i pomyślał, że to znak. Zwabiony dźwiękiem muzyki samotnie wspiął się na te urwiska i stamtąd ujrzał nasze wybawienie. To sanktuarium jest nie tylko upamiętnieniem jego odwagi, ale również siły naszej wiary. Okej. Dobra, tutaj jeszcze się coś świeciło, widziałem. No, zestaw survivalowy. Dobra, mamy to. Dobra, na razie jedyna opcja to tutaj jest, żeby móc użyć. Udało się. Na szczęście odważnik jeszcze działa. Nie to. Dobra. Dam radę przechopsać do góry. No i co my tutaj mamy? Kolejny dziennik. Podobno nie sposób zapomnieć chwili, gdy po raz pierwszy usłyszało się ten dźwięk. Przyprowadzili mnie tu rodzice, abym mógł zobaczyć tajemnicę za sanktuarium. Kiedyś ja również przyprowadzę tu swoje dzieci. Podobno bez muzyki gór nasi przodkowie tułaliby się po całej ziemi aż do śmierci. Jednak te góry wezwały ich, by tutaj osiedli. Mnie również wzywają. Kolejny dziennik z przeszłości. Dobra. To wnioskuję, że musimy chyba przeciągnąć. Tak czy nie? Skoczyć tu nie mogę. Może uda mi się to jakoś rozbujać. No, tylko jak? A, niech to. Na tym poziomie nic to nie da. No dobra, tutaj mogę ściany rozwalić. Powinnam dać radę połączyć odważnik z wciągarką. No, chcę to obniżyć z powrotem. Już przejście mam. Tak, teraz lepiej. No i gitara. Chyba o to chodziło. Tak czy nie? Obsnijmy sobie tutaj. Dobra. Teraz jak to wciągnę. Nie puszczę, to powinno tam rozbić ten lód. Fajnie, pięknie. Teraz muszę tylko otworzyć drzwi.
No, czy tam to powinno teraz zadziałać? Dokładnie. Teraz możemy tego użyć. No, Laura tylko w traf. No i kręcimy. Wow. No, robi wrażenie. Niewiarygodne. To naturalna formacja. No, no. Ale jesteśmy już. Chyba to jest koniec grobowca. No, bierzmy. Jakąś umiejkę powinniśmy dostać. Co tym razem? To jakaś księga. Zawiera rozważania na temat siły woli. Wewnętrzna moc. Gdy Lara poniesie w walce krytyczne obrażenia, zmieni się wówczas na barwę szarą. Zdrowie regeneruje się automatycznie. Zdrowie zregeneruje się natychmiastowo tylko raz podczas danej walki. No, na pewno się przyda, nie zaszkodzi. Jej, kolejny grobowiec ukończony. I tutaj coś jeszcze mamy. Okidoki. Czyli możemy chyba wracać. Wszystko już tutaj zebrane. Tylko pytanie, bo tam kurde, tam coś jeszcze jest. Czy ja w ogóle się dam radę dostać? Bo tam to jest powrót już. Ale tam nie doskoczę, nie ma szans. Dobra. Jeszcze zobaczmy na mapę. O, tutaj mamy zestaw survivalowy jeszcze do zebrania. I tutaj to chyba będzie w drodze powrotnej, tak? Dokładnie. Co to za dźwięk? Jaki dźwięk, Laro? No, zaskocz. I zaraz jeszcze tu artefakt powinien gdzieś być. No i przy okazji możemy sobie oznaczyć artefakt właśnie, który jest tam. No dobra, tutaj widzę, mogę się przyczepić. Zium. To chyba była kiedyś kadzielnica, ale kto się zmodyfikował. Okej. Osiągnięcie przy okazji, dzięki temu zdobyłem. Na szczęście droga powrotna jest dużo szybsza. Dziom, lecimy w dół. Dobrze idę? Chyba w tą stronę. O, mało brakowało. Ale za wcześnie skoczyłem. Teraz stąd mogę szybką podróż użyć. Dokładnie mogę, ale jeszcze umiejętność. Co my tutaj mamy? Łowca. Bananowca. Tutaj, żeby odblokować. O, jeszcze jedną chyba umiejętność musimy wydać i trzeci poziom się nam odblokuje. No to co by tutaj wziąć? Zwiększa ilość surowców pochodzenia naturalnego pozyskiwanych ze źródeł. No to mi akurat nie jest aż tak potrzebne. O, to na pewno się przydało. Trochę headshotów nieraz strzela się, to zawsze więcej PD będzie. Dobra. No i dobra, w sumie tutaj możemy zakończyć odcinek. Ja się tam przefast traveluję już na miejsce i zaczniemy odcinek od miejsca w tamtej jaskini. Obadamy sobie tamtą jaskinię, co wcześniej nie dało rady wejść. Bo była tam chyba lina, strzałka z liną potrzebna. No i jak opadamy tamtą jaskinię, to już ruszymy dalej z fabułą, czyli udamy się do wioski Jacoba. A tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.